Fabryka mebli Forte już w październiku rozpocznie rozbiórkę starego biurowca przy ulicy Północnej. W jego miejsce powstanie nowoczesne przedszkole dla dzieci pracowników fabryki. Budynek straszy od lat, jest w złym stanie technicznym i nie można go sensownie wykorzystać. A teren pod nim przyda się pod przedszkole. Wiktor Wajna, obecny dyrektor do spraw produkcji, był jednym z pierwszych użytkowników okazałego biurowca. Pracował wówczas w fabryce mebli jako konstruktor. Całe osiedle Kamena było... Były baraki postawione, w których mieszkali pracownicy budujący tą fabrykę. Pierwszy rok spędziłem jeszcze w barakach po studiach. To był rok 1983. Do biurowca żeśmy się przenieśli w 1984 roku. Pamiętam, kiedy zerkałem z piątego piętra, bo tam miałem swój pokój. Na placu stało do 10 aut. W tej chwili pracownicy nie mają gdzie tych aut też postawić. To jest jedna z przyczyn. Druga to to, że w tym budynku już od minimum 10 lat nikt nie urzęduje. Jest to pustostan. I trzecie, to w przyszłym roku rozpoczynamy budowę przedszkola dwujęzycznego dla dzieci naszych pracowników, więc teren pod budowę też jest nam potrzebny. Biurowiec powstał w czasach, gdy Forte było jeszcze fabryką państwową. Zakład zatrudniał wówczas około 1700 osób. Kilkaset pracowało w tym budynku. Na jednym piętrze, a pięter było... Pięć pracowało powyżej 50 osób. Mieliśmy też jako jedni z nielicznych tak zwane centrum obliczeniowe, taki potężny komputer, który zajmował połowę jednego piętra. To się wszystko jeszcze odbywało na tych kartach perforowanych. Była aklimatyzacja, co na tamte czasy było rzadkością. Oczywiście ta aklimatyzacja tylko chłodziła te serwery. No i ciekawostką było też to, że nasi informatycy uruchamiali ten sprzęt przez 5 lat i nigdy nie został uruchomiony. Do centrum obliczeniowego nikt nie miał wstępu. No w tej chwili tutaj mamy laptopy, mamy inne urządzenia, które no, zastępują prawie pół biurowca. Jak na czasy budowy obiektu, był on dość nowoczesny. W piwnicy znajdowała się drukarnia. Drukowaliśmy dokumentację techniczną, metki do mebli. Także wyposażenie było. Oczywiście telefony na biurku, każdym. Centrala automatyczna, telefoniczna. Do budynku przylegał łącznik, który pełnił rolę mini hotelu robotniczego i wiódł do sklepu meblowego. Dawny sklep, jak poinformował nas Wajna, nie zostanie wyburzony. Aktualnie mieści się w nim wzorcownia, a kiedyś... Jak pamiętam, ten sklep był wcześniej stołówką zakładową. Także w momencie, kiedy pojawiła się firma Forte, ludzie też nie korzystali ze stołówki i tą stołówkę przerobiliśmy na taki mały sklep, salonik firmowy. Budowa zaplanowanego przedszkola rozpocznie się w przyszłym roku. Do placówki będą mogły uczęszczać dzieci pracowników Forte oraz powstającej fabryki Tane, w której zatrudnienie znajdzie około 800 osób. No, tutaj jest bliżej po prostu miasta. Wygodniej jest dla pracowników, bo nie wszyscy też rodzice, oboje pracują w naszej firmie, także no tutaj wychodzimy naprzeciw i potrzebom dzieci i rodzicom. To będzie naprawdę za symboliczną opłatą postawione na bardzo wysokim poziomie. Zresztą jedno przedszkole takie już mamy w Ostrowi Mazowieckiej, tak jak już wspomniałem, będzie to przedszkole dwujęzyczne, także jedna pani lub pan, który
będzie się grupą dzieci zajmowało, będzie rozmawiało tylko i wyłącznie po angielsku, drugie po polsku. Też będziemy zatrudniali ludzi o różnych profesjach, muzyków, plastyków, psychologów, którzy będą, tak powiem, dbali o rozwój dzieci. Kuchnia też będzie nadzorowana przez specjalistów od żywności. Aktualnie odnawiana jest cała infrastruktura zakładu przy Północnej. W tym roku wykonaliśmy tutaj bardzo dużą pracę, bo wymieniliśmy nawierzchnię dróg. Mieliśmy drogi te wewnętrzne nasze naprawdę w takim już bardzo złym stanie. No i teraz etapami wchodzimy w poprawę, że tak powiem, pomieszczeń socjalnych, biurowych. Nie mamy przyzwoitej też sali szkoleniowej, więc takie dwie powstaną. Wygląd zewnętrzny starej fabryki sukcesywnie będzie się zmieniał. Za 3 lata kompleks będzie godzien czasów współczesnych. Na początek poza rozbiórką niebieskiego straszydła swój wygląd zmieni portiernia.